podwar zaciekły. Starolf nie znosi. Zgraciłem ich z oczu. Rozwalimy ich czy nie, drodzy państwo? O cholera! Po lewej, bracie! Już cię zmęczyła? Na co ci tarcza, skoro jej nie używasz? Zbliża się na koniec! Lepiej by było tego drugiego rozwalić. Jeden pada. Pytanie, czy z drugim będziemy musieli się rozprawić? Pewnie też. Tu ja bym żyćko sobie zebrał. Takie na przykład. I ładnie leci. I co kombinujesz? Jakie nogi? Oj, bo jeszcze zginiem. Tu. Kurde, dobra, mamy jeszcze jabłuszko wskrzeszenia i teraz mu dokopiemy. Tobie.
I do piachu, proszę państwa. Co za tupek? Wymawiać to imię po tym, co zrobili. Leira, pierwsze słyszę. To było spokojne królestwo, pełne artystów i poetów. Ale już dawno popadło w ruinę. I stali za tym ci berserkowie. Oni, ich przeklęty król Hrolf. Na samą myśl resztki krwi gotują mi się w żyłach. To był twój dom, prawda? Cieszmy się zwycięstwem i zmieńmy temat. Nie musisz nieść tego ciężaru zupełnie sam. Jeżeli ktokolwiek coś tu niesie, to tylko ty. Pozwól, że nie będę dokładał ci zmartwień.